Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. W dzisiejszym odcinku programu Jedź Bezpiecznie wybraliśmy się do miejscowości Piekary pod Krakowem. A przyjechaliśmy tutaj dlatego, ponieważ jest bardzo dziwna sytuacja. Droga jest dość prosta i na tym zakręcie dochodzi do straszliwej ilości wypadków. Samochody wypadają z drogi, wpadają mieszkańcom do ogrodów. No co sądzicie o takiej sytuacji? No cóż, to mistrzowie długiej prostej. To osoby, które wszystko wiedzą lepiej, dla których ograniczenia prędkości związane z wjazdem w obszar zabudowany nie mają znaczenia, które nie wiedzą, co to jest prędkość bezpieczna, uważają, że to wszystko jest dla tych słabych, a oni są dobrzy, zdolni i panują nad pojazdem w każdych warunkach. Oczywiście okazuje się, że tak nie jest. Jeżeli byśmy zachowywali się tutaj zgodnie z przepisami, nie mówię o zdrowym rozsądku, definicji prędkości bezpiecznej, zgodnie z obowiązującą w obszarze zabudowanym prędkością 50 km na godzinę, przejechalibyśmy w każdych warunkach bezpiecznie. Niestety tak nie jeździmy. Teraz zapytamy mieszkańców o te dramatyczne historie, które tutaj mają miejsce. Jak często tutaj zdarzają się wypadki? Wypadki zdarzają się bardzo często i dokumentacją tego jest nasza prośba przesłana do Państwa o interwencję i o pokazanie tej sytuacji, która tutaj jest. Odcinek, na którym tutaj stoimy, to jest odcinek około 350 metrów, zakończony dwoma zakrętami i te zakręty są raz, że niewidoczne, drugie, że mają bardzo zróżnicowany poziom jezdni, no i kierowcy absolutnie nie zachowują prędkości. Wypadają z jezdni, lądują w rowach, na ogrodzeniach, na barierach, przelatują przez chodniki dla pieszych, które są z jednej i z drugiej strony tego odcinka drogi. 75. Jechał pan z prędkością 75 km na godzinę. Mamy obszar zabudowany, jest ograniczenie do 50. Mandat 100 zł, 4 punkty karne. Ma pan prawo do odmowy przyjęcia mandatu. Jaka jest pana decyzja? Zgadzam się. To taki był moment, że akurat zjechałem z obwodnicy, nic przyjechałem, nie było, więc zauważyłem to na auto, co tam stało po prawej stronie. Myślałem, że za mną pojedzie ten samochód, ale nie spodziewałem się, że państwo akurat mówią tu jeszcze wstali to jako obstawa drugiego samochodu. Ja go zauważyłem, ale go zauważyłem za późno po prostu i po prostu nie jechał. No jechałem jak jechałem. Kierowcy jeżdżą bardzo szybko. Bardzo często mamy tutaj wypadki. Były okresy takie, że nawet tu mi w słupa w środek parceli wjeżdżali. I dzieci się tam bawiły, to szczęście takie było. Ochrona taka chyba przez Boga była. No i tak, nieraz uciekają, wjeżdżają tam, jak jest mój dom. No to nieraz wychodzę i mówię, że wnet mnie na łóżku wszyscy przejedziecie. Za szybko jadą? No trudno jest powiedzieć. Oni się tłumaczą, że nie jadą szybko. No ale tu jest przekroczona prędkość. Bo ci, co jadą pomału, nie wyrzucali. I oni w tym coś nie mają hamowania nic, bo samochód gdzie chce to leci. No i uderza nam te w to ogrodzenie. Już kilka razy było rozburzone, że w tym roku to już mówię, nie róbmy tego ogrodzenia, bo nie ma sensu. W jednym roku ze 3 razy było rozwalone. Tak więc wjeżdżamy do Piekary pod Krakowem. Teraz zaczyna się obszar zabudowany. No i pierwszy łuk, gdybyśmy teraz zdjęli nogę z gazu w związku z 50, to na tym łuku przejechalibyśmy naprawdę zupełnie spokojnie. Tych łuków będzie tutaj więcej, ale okazuje się, że ten pierwszy stanowi tutaj największy problem. Dlaczego? Bo nie interesuje nas znak obszaru zabudowanego. Bo nie wiemy, albo raczej nie chcemy wiedzieć, że oznacza on maksymalną dopuszczalną prędkość w dzień 50 km na godzinę, a w nocy 60. Jechała pani z prędkością 90 km na godzinę, mam 50. Pomiar został dokonany wcześniej, przez radiowóz nieoznakowany. Bo jestem spóźniona do pracy o 10:15, zaczynam zajęcia, a już mnie i tak przytrzymał korek, wiem. Jak jedziemy 90, to mamy olbrzymie szanse, żeby tego zakrętu nie przejechać, albo też kolejnych zakrętów. Popatrzcie państwo, no tu jest wąsko. Jest wprawdzie chodnik, a dla samochodów jest tu naprawdę wąsko. Nieodpowiednie hamowanie, nieodpowiednie zachowanie powoduje, że ten mostek jest pogięty. Bo to kolejne miejsce, w którym tutaj na pewno jest niebezpiecznie. Tutaj 40. No to zdejmijmy nogę jeszcze bardziej z gazu, prawda?
nie dostosował prędkości kierowca, młody kierowca samochodu do warunków, rozbił samochód o podjazd, zatrzymał się na ogrodzeniu, rozbijając bramę wjazdową i furtkę. Zaprosiliśmy pana Jana Unarskiego z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, żeby tutaj na miejscu wygłosił mały wykład. Proszę powiedzieć, dlaczego te samochody tutaj tak wypadają z drogi? No, sytuacja rzeczywiście jest interesująca, ponieważ ten zakręt leży w miejscu zabudowanym, w terenie, gdzie na pewno nie było przewidziane do tego rodzaju ruchu i natężenia, ani prędkości. Popatrzmy tutaj na to zdjęcie, które zostało zrobione na wlocie w ten zakręt. Widać, że jadący pod górę tracą widoczność, ponieważ dopiero tutaj zza płotu wyłaniają się samochody. W związku z powyższym mają dodatkowy problem, nie tylko przejechać po łuku, ale też zobaczyć, co będzie wyjeżdżało. Kiedy przejdziemy na plan i zdjęcie z góry, zobaczymy, że zakręt ten, początkowo łagodny, w miejscu na środku jest zakrętem o mniejszym promieniu. A zatem maksymalne prędkości, jakie tu można przejechać bezpiecznie, są rzędu 70 kilku kilometrów na suchej jezdni, 60 paru na mokrej. Aby kierujący prowadził pojazd po torze dokładnie takim, jak łuk jezdni, to wtedy przejedzie go maksymalnie z taką prędkością. Ale ponieważ ten zakręt nie wygląda na tak bardzo ostry, to przeważnie wszyscy jadą najpierw łagodnym, a potem zaczynają go dokręcać. I w tym miejscu, na tym zakręcie, dochodzi do sytuacji, kiedy przyczepność w kierunku poprzecznym jest wyczerpywana poprzez albo dodatkowe dokręcenie i zmniejszenie promienia, albo poprzez przyhamowanie. Wyczerpana przyczepność grozi tym, że samochód zaczyna uciekać w lewo, stawiać się w poprzek jezdni, stąd kilkanaście pojazdów w rowie. A czy jest jakiś sposób, żeby tego uniknąć? Tak, oczywiście. No jest wiele sposobów. Pierwszy, najprostszy, to rozum. To znaczy jechać z taką prędkością, jaką ktoś wyznaczył na znaku i przewidział, bo z reguły to jest obliczone i wiadomo, z jaką samochody mogą przejechać. Jechał pan z prędkością 80 km na godzinę, mamy 50. Co się stało, że przekroczył pan prędkość? Tak jest. Charakter pracy niestety. Również się zamyśliłem. Boimy się wychodzić, bo kiedyś tu syn robił na rogu. To cudem, że się nie wpakował na niego. Tak go akurat odwinęło. Jest strach stać tutaj, dlatego że tu z tego zakrętu widać, jak samochody z rozpędem wyjeżdżają. Zdarza się, że wpadają tutaj do rowu. A z kolei osoby, które tu oczekują na tym przystanku, też nie czują się bezpiecznie, bo jak pani widzi, tu jest brama i furtka i nie bardzo jest gdzie uciec w momencie, kiedy nawet widzi się jakieś zagrożenie. Nie pędźmy. Tutaj jest miejscowość, w której jest szkoła, ośrodek zdrowia, sklepy. Tutaj ludzie chcą spokojnie żyć. Przejść na drugą stronę ulicy, to już właśnie chyba samo centrum piekar, przejścia dla pieszych. Tak, 40 tutaj jest absolutnie uzasadnione. Przede wszystkim ta wąskość tej drogi, drogi starej, drogi z czasów furmanek, powinna zwrócić nam uwagę, że prędkość bezpieczna jest zgodna z tym, co dodatkowo doznakowano. Tutaj tak trzeba jechać, proszę państwa, nie szybciej. 70. Kontrola drogowa w związku z przekroczeniem prędkości. Na 40 jechała pani 70. Dlaczego pani przekracza tą prędkość tak znacznie? Nie wiem, chyba się po prostu zamyśliłam. Jadę drugiemu synowi ubrania zawieźć i do szpitala. Jest z nami pan aspirant sztabowy Wojciech Madeja, który dowodził akcją. Proszę mi powiedzieć, czy dużo osób przekracza tutaj prędkość? W dniu dzisiejszym przeprowadziliśmy działania polegające na pomiarze prędkości tutaj na drodze powiatowej. W czasie tych działań kilkanaście przypadków odnotowano, kiedy kierujący przekroczyli prędkość. Rzędu od 20 do 35 km na godzinę. A ile razy pani wjechali do ogródka? Pani, powiedzieć tak prawdę, ze 12, a ile razy uciekli, to nie wiadomo, to było w nocy. Jak jadą stąd, to tutaj prosto po prostu nie wyrabiają. No miesiąc temu postawili te znaki ostrzegawcze, te sierżanty tak zwane. Już były dwa razy wykoszone. Tam jest nawet chodnik, tam można wpaść na pieszego. Po tym chodniku nieraz jadą, tak ze 100 metrów nawet wpadają tam dalej. No naprawdę bardzo prosimy, ja jako tutaj mieszkająca chcę troszkę dożyć, wnuki chodzą do szkoły, chcę, żeby bezpiecznie było przejść na drugą stronę, no bo myśmy są ludźmi. To co możemy powiedzieć na podsumowanie w takim razie? Że są sytuacje, w których niestosowanie przepisów
jeszcze się udaje. Raz się uda, drugi raz się uda. Czasami się udaje wielokrotnie. Ale są takie sytuacje, w których to się nie uda. Jeżeli będziemy sobie wszystko i wszystkich lekceważyć, to wcześniej czy później zrobimy sobie albo innym krzywdę. Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.